Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Kolejny dzień, słuchajcie, na ranchu, gospodarstwie, no, na którym nasz bohater Johnny jest, no, wynajęty. Mieszka wraz ze swoją żoną, która pracuje w niedalekim miasteczku Strawberry jako pomocnik. No, tam chyba sprząta po lekarzu. No i syn, jest jeszcze oczywiście syn. Małomówny, ale no co się dziwić. Przeżył wiele. Jego dzieciństwo, szczerze powiedziawszy, nie było zwykłym dzieciństwem. Dobra, co dzisiaj będziemy robić? Nie wiem, w zasadzie, zaraz sprawdzimy. Mamy dwa questy. Sprawdzę, słuchajcie, tak, mamy dwa questy. Pierwsze jest jakby Abigail Roberts. Możemy to zrobić. Dojenie krów. No, takie tam, słuchajcie. Lecimy. No, zobaczymy. Nasza żona gdzieś chyba będzie chciała pojechać. Sprawdzimy. Ojcostwo dla opornych. Nasz z tą kawą cały czas. Wstajemy kawę. Znaczy dobrze, dobrze, nie, ale... Undertakers like me. Cattle? Not so much. That ain't true. Ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not birthed them. Ciężko się odzwyczaić od fachu. I was reading the newspaper. I was reading about a old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe we could raise some money. Bank could lend us the rest. We could be happy, John. Bank loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know all about that. Every time we about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay and then boom, you act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just feels hopeless. You're doing better. Milton! Milton, ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot! Come on. Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? Address I ordered. I think it's in your name? My name. I think so. One's in your name and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes, a real keen purchaser of goods, me. Look at me. Okay, Lancelot. We'll make a man out of you yet. Not too much of a man, mind. He's only a boy. Just gonna show him how to drive the wagon a little. We'll save the real exciting realities of adulthood for another day. Come on. Okay. Yeah. Jim. Of course. No, popędźmy konia troszkę, bo to... It's nice getting out of the house, huh? I like being in the house, Pa. Life ain't just about doing things you like, boy. Yes, sir. You make that clear enough. What's that supposed to mean? Only that you aren't so happy here, with us. Son, I'm happy. It's just... I find it hard, is all. You'll understand someday. Tak szczerze, tak sobie myślałem dosyć sporo na temat, co tu się wydarzyło w ostatnich odcinkach. I tak, kurczę, gryzie mnie to wszystko, bo z jednej strony gra moim zdaniem jest idealna, dużo jej nie brakuje do idealności, moim zdaniem. I tu nie mówię o grafice, nie mówię tu o tych wszystkich rzeczach, takich jak, że wejdziemy, nie wiem, w jakieś po błocie będzie.
będziemy chodzić po błocie, to będzie to będą ślady zostawiane. Tak samo no teraz, no. Chociaż tutaj to nie jest tak mokro, ale... No... Kwestia też jest tą fabułą. Ale dobra, wiecie co, no nie wiem. Może będę się o tym wypowiadał... Na końcu? Na samym końcu? No właśnie, gdzie miałby być ten koniec? O, teraz jadę tym małym? Nie, chyba nie. Okej. Okay. Strawberry. Fajnie, na kamieniu napisane. No, trochę mnie to gryzie. Przyzwyczaiłem się do swojej, do postaci głównej, Artura. Dziwnie się to trochę skończyło, moim zdaniem. I to dalej trwa. Fajnie, że dalej się w to gra, powiem wam szczerze. Ale to nie powinno być na przykład Red Dead Redemption 3. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Chyba, że jest coś, o czym nie wiem. Ale proszę mnie nie informować. Dowiem się, sam. Fajnie się jeździ, kurczę, takimi wozami. Też nie jest proste, nie? No bo... A ci co się zastanawiają? Aha, pewnie może... No trzebałoby się przy... To miasteczko, to wszystkie tam, czy miasteczko, czy nie miasteczko, to żyje, nie? Widać, że to żyje. Dobra. Odbiorę pocztę. Depot. Okay. And if you behave, I might let you drive us home. Mm-hmm. Can't wait. No tak nie za specjalny. Mm-hmm. Pracownik, odbierz pocztę. Hi, I'm here to... Name? No właśnie. My name? Jim Milton. Jim Milton. Hmm. Nope, nothing here. Maybe try Marston. John Marston. It's a long story. Okay. John Marston. Ciszej. Marston. Nope. Nothing here for that name either. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Hmm. Yes, here we are. And also, I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes. Sign here. We have a bunch of stuff for you. And I will help you out. I'll take these. You get the rest of the stuff. No. Here. Let me help you with this, Mr. Marston. Mostly Milton these days. It's a long story. Whatever you say, Mr. Milton. Coś it's not important. Take care now. Ten facet, nie? Co był na poczcie, skojarzył nazwisko Marston. Let's get out of here. Everything okay, Pa? Sure. I hope so, at least. Here, you take the reins a little. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it if you try a little harder. No. Okay. Okay, Pa. Tylko na skrzyżowaniu uważaj. Jedź z Jackiem na rancho. A z kim miałbym jechać? Don't you want to go to the store or the saloon or anywhere? We're going back. Okay, boy? But I've been sitting in this wagon I don't know how long. Co? But nothing. Keep on driving and watch the road. Coś mi się tu. Thank you. Jesus. Mind your father, okay? I got my reasons, even if I don't care to explain them. Yes, sir. Better. Gdzie my jedziemy? Tędy jechaliśmy? Look, if
I tell you speed up, speed up. If I say slow down, you slow down, okay? Sure. Jack. Przyspiesz. Z górki na pazurki. Czy może tutaj zwolni? Slow it down. Don't want to seem like we're running away from anything. Okay. Whoa. Who's this? Sorry, sir. Is that a question for me? No. No, keep driving. Actually, you know what? Faster. Yes, sir. Nas... O, widzicie, ślady zostawiamy na błocie. Musimy przyspieszyć. Co za? Pick up the pace a bit. Kurczę. Aha, jedzie za nami. Stąd. Przyspiesz. I don't like driving across here. It's the same as any other road. Look where you want to go and the horse will follow. Okay. Czyli inną dzisiaj drogę wybraliśmy. I think the horse is getting skittish. You'll be all right. Dobra, to zwolnij. A tutaj nie mogę zwolnić. What? Uh-oh. Just keep driving. Easy. O kurde. Już jest ich trzech. Okay. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pog, hey. Those men, are they following us? Just stay calm. See that fallen tree? When we get there, stop the wagon, jump down, and hide. Oh, Pa. You need to do exactly as I say, boy. Here, now! Come on, quick, down! Bo nie zdążymy. Okay, son, you wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come with. One pistolet. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Przyjacielsko. John Morrison? You sure look like him. I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Okay. Did you kill a fella out in Roanoke a few months back? No. Wasn't me. That was my brother. O kurde. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob. You're talking bullshit, mister. Kill him. It's okay. You're okay. Dobra. Why? What? It's okay. It's okay. O, już widział tyle śmierci, że tam. Let's go. No dobra. Come on. Get up. Robi się źle. Why are you going so slow? Oh dear, those men. I told you not to look, boy. Are they dead? I didn't have much of a choice. You saw that. Now, compose yourself. You killed them, Pa. Son, I need you to hold it together. This is slow. You were real brave back there. Real brave. Did exactly like I said. Really? Musimy stąd uciekać jakoś. Things could have gone real wrong for us. Cicho, no tyle razy już był przy takich, no nie wiem. Nagle się dziwi. Wants us to buy some old ranch.
You read to her about it, didn't you? Mm-hmm. What was it called? Mm-hmm. Well, what was the name, boy? Peacher's Hope. That's right. Peacher's Hope. Over by Blackwater. You like the idea of that, huh? Us on the ranch? I don't know. I can see you as a rancher's boy. Like Duncan Geddes, huh? I wasn't so sure, but... yeah. That kind of life might suit us. Wouldn't be such a chore if the horses we were cleaning up after was ours, would it? No, it wouldn't. No, powiem wam, jeżeli to już tak, to... O, na skróty można jechać. To jedziemy na skróty. Skoro już jacyś przybyli do nas, to i przybędą następni. Co to? Tylko nie mów nic matce. Oho. What happened? Yeah, it's... I don't... We got shot at. Shot at? What happened? Well, we got followed, and then... Followed by who? Probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son! Ona to też jest jakaś nienormalna. Wiedziała, jakie życie wybrała, tak? Wybrała życie... No, pięknie. No, wybrała takie życie, wiedziała... O, po prostu brak mi słów. Brak mi słów. Tak. 77%. Okej. Look, just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. No to jest fajne. Takie przypominanie słów Artura, nie? Dobra, kolejny quest. No, kobieta ta Abigail wiedziała, na co się pisze. Że ona myślała, że co, że zostajemy jeszcze, kurczę, blisko tych miasteczek, gdzie przybywaliśmy i... Wszystko będzie git? Majonez? Nie wiem. To... Now, dear, I won't hear any more of it. You won't hear any of it. Uh-huh. Not in front of the men. You toad. Smile, smile. Okay. Do not embarrass me. Coś tam się dzieje, nie tak też tu. Z naszym szefostwem, że tak powiem. Sprawdźmy. Mr. Geddes? Hey, I heard we had another incident with Jim Milton znów wkracza do akcji. Yeah, there was an incident. Well, I mean to scare me. Are you scared? A little. I've got a lot invested in this place, and not just the land, but my family. It's hard to explain. I understand. I'll do my best to keep you safe, sir. I know you will. So how's your family? Just fine. I should probably head back. Yeah, I know how it is. How'd you get on? Okay, I guess. Better? Sure, I'm just tired. Ciekawa. Okay. Ta się w widelca zapatrzyła. A przez kraty widzi. Temu nic nie smakuje. No, I'm good. Przesolone? I miss Mr. Pearson. John Mark, you're such a pig. All right, it's getting late. Let's get some rest. Good night, Jack. Good night, Mama. Good night, Jack. Good night, Pa. Musi być ciepło, nie? Że tak się śpi bez... Oho! What was that? What are you doing? My job, Abigail. Lock this door behind me. Don't open it unless you know it's me. O kurcze. Na Golasa. Over by the stables. Get the cattle out of here. It's rich man's farm.
Oh, you go. Who's this? New hand. Ush. 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 Dobra. Ush. 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 Dobrze. Co tam? Ogra podnieś. Zabili pana Tolberta. I ukradli mnie. O kurde. I think so. Yeah. Jim Milton saved my life. It's Mr. Abel. Yeah, of course, it's Mr. Abel. I can't believe he thinks it can scare me out of here. Then I guess we're getting your cattle back, I guess we are. Can you go too, Tom? Of course, sir. All right, Jim. I know you can handle yourself. A little. Go get your guns and head out. Guns? Oh, don't play coy with me, son. We need your help. No przecież miałem pistolet, czyli ten karabin dostałem od nich pewnie. No, najpierw ten quest powinien być. Understood. Okay. Tak. Man, it's me. What was it? Mr. Getty's cattle was taken. God, I'm sorry to hear that. What are you doing in that thing? Uh-huh. Mr. Getty's been real good to us. What are you doing? My job, Abigail. My goddamn job. Bardzo. Dawno. No, czekajcie. To mam. Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze. Przedmioty, jakieś tam mamy, jabłuszko. Nakarmy ja konika, chociaż nie potrzebuję, ale nakarmy. Dobra, idziemy. Tylko właśnie, gdzie? Czekajcie, bo tutaj nie mam jakby... No właśnie, tutaj. Czemu mi się to nie wyświetliło? Idziemy. Kurde, te drzewa. Dobra, idziemy. Okej, tutaj jest blisko to rancho. Która lepsza broń? Chyba będzie z tej lepiej dobrze strzelać. Tylko, że ten 30, dobra, ale to chyba jest jakaś potężniejsza. Dobra. That's the place up ahead. There's our cows. A couple guards out front. Couple more around the side, I imagine. Let's get a closer look. Let's go. Yeah, there's plenty of guards. I'm gonna head straight in. Yep. Tom, you head up there and try and give us some cover. Abe, you're gonna try and flank the place and come in from the back. I'll give you a minute or two, then I'm heading in. Yes, sir. Okay. No. Okay. Hey! You boys been coming up to Pronghorn. I thought I'd come down here. You're all so tough. Come have a word with me. You here to cut a deal? You're too late, partner. Okay. I'm here for our cattle. And to teach some manners. Tak jest. You seen how many men we got? As many as money can buy. Now. I tried being reasonable. Guess we're shooting them. Dobra, zaprzeładujmy broń. Gdzie oni są? Uhu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 
Kurde, uciekaj mi z tego. Ale wkurczyliśmy tutaj. Piknie. Czekajcie, bo tutaj mi cały czas, no właśnie, ta dróżka. Tu jest kuń, a ja nie chcę dróżki widzieć. Teraz lepiej. I got this. You boys take cattle. Hey. Hey. I know you're in here. Czekajcie, a może jeszcze coś w szamie takiego, żebyś miał szybciej. O. Może nie. Kurczę, nie on tak. Nie mam zbyt. Ale gdzieś jest. Okej. Okay. Nie wiem, czy uwolni się, to trzeba wciskać, czy co? Właśnie to jest to w tych grach, o. Naciskam i... Nie wiem, dziwne to było, ale... Teraz cię tutaj. Okej. Okay. Kurde. Kurde, no, dobry jest, dobry jest. Dobry. O, masz ty, dziadu. Disco. You know that woman of yours got the look of a woman ain't had a real ride in her life. Mm-hmm. She's gotta make do with some piss poor stinking farmhand. Sztyloj! Hey, hey, tell her I'm in my seat. Long as she bathes first in sheep dip. Dobra. Szkoda gadać. Raczej szkoda wysłuchiwać. I szkoda gadać później. Mhm. Nie wiem, czy będziemy tutaj ogarniać to całe towarzystwo. W sumie? Sprawdzimy, co tu mają. To się swojego konia. Ale ja bym sprawdził na przykład, co tutaj mają, nie? Jakieś spluwy. Ograbić. Ciekawe. Chociaż nie powinniśmy tutaj, wiecie. Ale lekarstewka jakieś. Kurczę, no. Coś może ciekawego tu będzie. Zabierz warzywa. Jakaś broń. Leżą tutaj. No właśnie, sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Co tu jest to? Tasak. O, widzicie? Tasaku nie mieliśmy. Co tutaj mamy? Biżuteria. No, dla Abigail? Sam raz. Teraz pytanie, czy... Szukaj. O, czy nas, wiecie, jak będziemy mieli takie rzeczy, kurczę... To czy nas, wiecie, no... Ktoś się nie upomni, nie? Albo przyjdzie szef i powie, a skąd ty tu masz takie rzeczy? Jesteś bogatszy ode mnie! Chociaż... Co tutaj mamy? Dobre papieroski, elegancko. Że karta będzie. Karta Mistrzów Świata. No i widzicie? Jest coś. Karta. O, proszę.
w kolarstwie. Czyli dalej. Silny olej, to też bym wziął. Trzeba broń też ponaprawiać. Wszystko tutaj. Idę na górę. Czy to nie jest ten dom, gdzie tutaj załatwiła właśnie karabin? Karabin powtarzany Litchfield. Gdzieś? Tu był ten taki zwyrol. Jean. Ach, przypominają się stare dobre czasy. Tu jakaś, o, no właśnie, czekajcie. Za pieniądze, tak. No musimy chyba stąd uciekać, nie? Tak mi się wydaje, więc pieniądze się przydadzą. O, papieroski kolejne. Karta. Więcej kart chyba znajdę tym Johnem, Jimmym, niż kurczę. Przyjrzyj się karcie. O, proszę. O, proszę. Coś tam było jeszcze? Nie, chyba nie, dobra. Lecimy na dół. Tam jeszcze jakiś pistolet był, ale... Oho! Proszę bardzo. Przeszukaj. No w końcu też żarcia będziemy jakieś potrzebować. Nie, póki się owoce... póki się taka okazja nadarzyła, to trzeba korzystać, słuchajcie. Bułkę, wszystko, bo ta żona to też tak, kurczę, dokładnie, żona to też tak gotuje, nie za specjalnie, tak, nawet syn tęskni za naszym kucharzem, więc kurde, no, zamknij szafkę, nie, dzięki, nie, dzięki, szafkę, coś tu jest, nie ma, nie. Dobra, chyba tutaj wszystko mniej więcej. Tak się wydaje, ale nawet jeśli nie, to spokojnie. Tam jakaś broń chyba na górze jeszcze była, ale już nieznajomy. Nie chcę. Nieznajomego nie podnoszę. Czekaj, ja mam jakąś. Nie mam przedmioty. Nie mam. Chodzi mi o tą. Jakąś lampę czy coś. Ale nie mam. Każdy pieniądz się przyda. Nie wiem, czy jak długo tutaj pobędziemy. To też coś jest. Zapach maskujący. Albo... Nie. Nieznajomego nie będę podnosił. Tam jeszcze jakiś jest gitarra, la gitarra, ale broń gdzieś tu leży. Czekajcie, gdzieś tutaj, tu leży jakiś rewolwer z katlem Johna. Johna, nie, to nie będziemy. Johnowi nie będziemy zabierać nic, czy zmieniać. Ale jeszcze tutaj. Tutaj ciało. Ograb. Nie wiem, czy to w ogóle jest sens, ale wiecie, zawsze coś się ciekawego znajdzie. No i przede wszystkim naboje i te sprawy, nie? Srebrny pierścionek, proszę bardzo. No kto, to kurde, aż się prosi, żeby to wszystko. Jeszcze ten miał przecież, ten nasz, ten na pewno coś miał, na bank coś miał. O, mówiłem? Tylko jak tu się idzie? Na górę. Tutaj. Tam spluwa leży. Chętnie ją sobie zobaczę. Wiatróweczka. Okej.
biorę. Co tu jeszcze jest? Nie bardzo, nic już chyba. Dobra, wracamy. Gdzie jest? Tu jest drabina. Dobra. Dobra, chyba wracamy. Tu jeszcze jakiś leży, delikwent. Jakiś broń jeszcze kolejna tam. O, pompka. Tłokowa, aha, ale to... Nie, wezmę sobie zamienię. Jednak. Dobra. Jedziemy. Starczy. Starczy, słuchajcie. Wracamy na rancho. Jeszcze tak fajnie wyjechaliśmy, nie? W samej koszuli, bez jakichś tam... Dobra, chyba czas porozmawiać z kolegami. Hey, you're back. You did real well, Mr. Milton. This man can really fight. Save the whole place. Ah, that weren't nothing. Well... You! Oh, you. You saved my life. No need to say nothing, sir. Just doing my job. Now, I don't think they'll be back tonight, but how about, Abe? Just in case, you stay up. Yep. See anything or hear anything, you fire that rifle three times. Three times. We'll all come running. Will do. Well said. Mm-hmm. And thank you, Mr. Milton. Truly. Just glad to be of service, sir. I understand. Chyba będę jego takim... You get some rest. Thank you, Mr. Geddes. No. Oczywiście Abby What? Będzie zadowolona. What? What choice did I have? Just answer me that. No. No, baba nie zrozumie. Johnny. What was I supposed to do? Tak, tyłkiem się jeszcze odwróci. No, syn też? Do stajni idę. Ja bym poszedł do stajni spać. Macierzyństwo. Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Hey. There's a telegram messenger for you over there, in, near the house. There is? Koniec. Okay. Thanks, Abe. Okay, weź telegram. What do you want? I have no idea. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. That's him. I see him. Thanks, Abe. No, zobaczmy, co tam chce. Excuse me, mister. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes, here. Sign there. Thank you. Jim, stop. If you're the JM I know, stop. It's Sadie Adler. I've got something to discuss. Sadie Adler. Hey, good. Meet me in saloon in Valentine. I'm there most days. Stop. Kurcze. Sadie Adler. No. Tylko, że wiecie.
no właśnie. Tego bym nie chciał chyba tu pokazać. No ale no to jest w końcu żona, no. Tylko wiadomo, co będzie miała do powiedzenia na ten temat. Żeby się spotkać. Jeszcze da się zarobić. Podejrzane troszkę, nie? No, ale musimy ten... to piwo wypić. Abigail. Nie ma jej. Jest! Góro nasi. Oho! Może sytuacja się sama wyjaśni? Lady in the village helped me write this. She had many problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. Moje? A to chyba, że teraz. No ale... I got a son. Jezus. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to him that didn't, but you... Sytuacja, no, historia lubi się powtarzać, słuchajcie. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Syna porwała, można by powiedzieć. W dzisiejszych czasach bym powiedział, stwierdził, że porwała mi syna. O, jeszcze sukienkę nam kupiła. Czy co to jest? Bo chyba gdzieś... Co to jest? Jakiś łaszek. Nie wiem, czyje to. Where's the wife, Milton? She's out. I saw her leaving with the boy. And the bags. What's going on? You married Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting. Unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done, unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. No tak, 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 tak. Wróć do pracy. Dobra, słuchajcie, myślę, że ten odcinek dzisiaj zakończymy w tym miejscu. No ciekawie, ciekawie. No na pewno pojadę do Adler. Ale to zrobimy być może w kolejnym. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Trzymajcie się cieplutko. Serdecznie was pozdrawiam. Cześć.